W dzisiejszym krótkim filmiku pokażę Ci, jak w prosty sposób ustawić swój własny interwał w oprogramowaniu Metastack. Na dole po prawej strony, zaraz obok ikonki do odświeżania, klikamy, a następnie wybieramy opcję Custom. Wybieramy interesujący nas interwał, a następnie możemy wybrać jego wielokrotność, na przykład 4 tygodnie. Klikamy OK. I czekamy, aż nam się wykres odświeży. Teraz każda świeczka składa się jakby z 4 tygodni. Sprawdźmy sobie inny interwał. Na przykład godziny. Wybieramy 12 i klikamy OK. Oddalamy trochę wykres. I tym razem system utworzył nam wykres 12-godzinnych. Inną opcją poza czasem jest możliwość wybrania tików. Na przykład wybieramy sobie wykres tikowy i chcemy, żeby każda świeczka składała się na przykład z 30 tików. Czyli poza opcją czasu możemy również wybrać, żeby każda świeczka składała się z danej ilości tików. Tick, czyli pojedyncza zmiana ceny. Więc jeżeli ustawiliśmy sobie 30 tików, to w danej świeczce znajduje się tak jakby 30 zmian ceny. Pozdrawiam, to na tyle.